Jest to dla mnie jako Austriak czasami nawet dziwne, ale w każdym bądź razie przyjemne, ta sympatia, którą się spotyka, się jak się mówi, jestem Austriakiem. To można by to określić, te wzajemne stosunki, jako miłość w pewnym sensie jednostronną. Znaczy Polacy na ogół sympatyzują z Austriakami, jeśli może niespecjalnie kochają, to w każdym razie cenią ich jako naród i tak powiem żywią dla nich wiele istotnie sympatii. Natomiast w Austrii Polacy są, no powiedzmy, per saldo, en masse, niezbyt lubiani i przede wszystkim niezbyt szanowani. Dzieje Austrii, która swe tysiąclecie święciła 10 lat później od Polski, przez wieki splatały się z historią naszego kraju. I jak to zwykle bywa z krajami stosunkowo sobie bliskimi geograficznie, różny miały wymiar i różne są tych kontaktów historyczne konotacje. Pierwsze zmianki w historii wiedeńskiej byli o Polaków byli już w początku XV wieku. Przez Aleksandra Mazowieckiego, książę Aleksandra Mazowieckiego, który był również ksiądz proboszcz w katedrze świętego Szczepana. Ten siostrzeniec Władysława Jagiełły, skoligacony z Habsburgami, jest nie tylko świadectwem bliskich związków między rodami panującymi w Austrii i w Polsce. Specyficznej wymowy nabiera też fakt, że był on pierwszym proboszczem katedry wiedeńskiej. A i dziś w tym tradycyjnie katolickim kraju swe obowiązki duszpasterskie pełni wielu księży z Polski. W Polsce jest nadmiar księży, powiedziałbym, i dlatego Polska może eksportować. W Austrii oczywiście mamy, jest to kraj katolicki, tylko katolicyzm austriacki jest trochę innego typu niż polski. To jest katolicyzm nowocześniejszy, powiedziałbym zróżnicowany i powiedzmy księża Kościół musi dyskutować z ludźmi, tak? I nie może po prostu mówić ex cathedra, mówić masz robić tak czy tak, bo to nie idzie, zwłaszcza chodzi o kwestie obyczajów różnych, obywają tu rolę. Tę odmienność roli kościoła w Austrii można zauważyć niekiedy na ulicy, gdy widzi się ogromne reklamy umieszczane na wieżach zabytkowych kościołów. Fakt, że czasami zjawią się na dach kościoła albo na Votivkirche na przykład jakiś napis reklamowy, ale to w tym ja osobiście nic złego tam nie widzę. To inne spojrzenie ma oczywiście swe uwarunkowanie historyczne, bowiem inna była rola polskiego kościoła w latach naszej walki o niezawisły byt. Ale w czasach, gdy oba nasze kraje były mocarstwami, to właśnie katolicyzm Habsburgów, panujących już w wielu krajach, był między innymi przeszkodą w staraniu się o tron Polski. A starali się o nasz tron wielokrotnie. W każdej elekcji Habsburgowie występowali, płacili, dużo płacili. Kiedyś wiele lat temu byłem w Simancas w Hiszpanii, znalazłem tam w aktach Filipa II wzmiankę o tym, że Hiszpania, bo Wiedeń nie miał pieniędzy. Hiszpania zapłaciła za dwie pierwsze elekcje, za propagandę kandydatury habsburskiej, około 130 tysięcy dukatów. Ogromna suma na ówczesne stosunki. No nie wiadomo, nie było wzmianki, kto je wziął. Nie udało im się w gruncie rzeczy. Nie udało im się przez wiele elekcji wprowadzić swego kandydata na tron, natomiast wprowadzali żony. Tych Habsburżanek na tronach polskich było dużo i zresztą wydaje mi się, że to nie były złe królowe. Te dynastyczne koneksje staraliśmy się wykorzystać i my, choć znacznie rzadziej niż Austriacy wpływaliśmy na obsadę tronu wiedeńskiego. Jak była elekcja w 1519 roku cesarska, to przecież tam poselstwo polskie jakoś tak wyraźnie dawało do zrozumienia, że jeżeli weźmiemy pod uwagę różne uprawnienia do tronu, to dlaczego nie braci Jagiellońskich? Bo to też wiesz, są z linii habsburskiej. Jagiellonowie i Habsburgowie to byli bardzo bliscy krewni.
No, Zygmunt Stary przecież miał matkę Habsburżankę. Bliskie pokrewieństwa rodów panujących nie wpływały jednak na zacieśnianie naszych stosunków. W XV wieku obie dynastie walczyły o hegemonię w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy ją przegraliśmy, Habsburgowie coraz częściej ingerowali w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, a mieli w niej niemałe i wpływowe stronnictwo. I choć dążyło ono do wzmocnienia władzy królewskiej w anarchizującej się coraz bardziej Polsce, to swą działalnością niejednokrotnie wywoływało polityczne kryzysy w naszym kraju. Te nie najlepsze relacje polsko-austriackie przerwało zagrożenie tureckie, choć przyczyny naszej wyprawy na odsiecz Wiedniowi, jak i skala naszej pomocy różnie są oceniane. Wiedeń naprawdę jest wdzięcznie Jana Sobieskiego na ten odsiecz. Ten ojciec by ratował cały Zachód, katolicki Zachód, cały Okcydent. Inaczej wyglądał historia, jeżeli król Sobieski nie przyszedł do Wiednia. My mamy ten triumfalizm polski. To jest... My jesteśmy tak niezręczni, jeżeli chodzi o polityczne... Nasze zasługi nie potrafimy odpowiednio sprzedać. Przede wszystkim napór Turków tu na Wiedeń wytrzymali Austriacy plus Bawarczycy. I to wiele, wiele tygodni walczyli, bo gdyby oni nie walczyli, to by Wiedeń już przedtem spadł. Sobieski naturalnie przyszedł, pomógł i to dużą armią i zadecydował o zwycięstwie. Ale ostatecznie on to robił i w jak najbardziej własnym interesie. Było w interesie Polski, żeby pomagać cesarzowi i Wiedniu, bo inaczej Turcy by się obrócili być może i też przeciwko Polsce, gdyby zagarnęli Wiedeń. Krakowski barbakan postawiony właśnie w tym okresie unaocznia, jak bardzo liczono się z wejściem Turków w głąb Polski, z ich dojściem do Krakowa i próbą zdobycia tego miasta. Ale tak jak różnie oceniane są powody naszej odsieczy wiedeńskiej, tak też mamy nieco inne spojrzenie na sprawy dowodzenia pod Wiedniem. Formalnie ze względu na rangę monarchii Sobieski był dowódcą, ale praktycznie stroną w polu przede wszystkim dowodził książę Karol Rotaryński. On dla Austriaków to Karol Rotaryński jest głównym bohaterem, nie Sobieski. I trudno im się dziwić. W Wiedniu jest sporo miejsc upamiętniających nasz udział w walkach z Turkami. Ze wzgórza Kalenberg 12 września 1683 roku wojska koalicji antytureckiej wyruszyły do decydującej bitwy. W kościele na Kalenbergu, gdzie Jan III Sobieski wziął udział w mszy i pasował przed bitwą na rycerza swego syna, znajduje się pamiątkowa tablica. Ma też nasz król swą ulicę w Wiedniu. Od wielu lat strona polska czyni starania, by miał i swój pomnik w tym mieście. Projekt powstania pomnik Jana Sobieskiego III istnieje już ponad 50 lat. To będzie włączony z ogromne kosztami. Natomiast my staramy się zbierać pieniędzy wśród Polonii na to. Polacy w ogromnie nietaktowny sposób i niemądry bez przerwy tutaj tym Sobieskim dręczą Austriaków. Domagając się, ażeby on był tu czczony, szanowany i kochany. Popełniają tu błąd taktyczny i dyplomatyczny pierwszej wody. Bo to wszystko trzeba robić z Austriakami i z ich wiedzą. A tutaj powstają komitety, zbiera się pieniądze, robi się projekty, tylko Austriaków się nie pyta, czy oni to chcą i czy to u nich się może zdać. Przecież to u nich ma być, w ich Wiedniu.
Nie mówić, my tu wielcy, bo nam wszystko zawdzięczacie, dzięki nam istniejecie. A to komuś w końcu się przeleje, jak mu się to będzie bez przerwy mówić. I wtedy naturalnie wyciągają Austriacy to, że Sobieski tam no, zagarabił całe, ja nie wiem, te tureckie dobra i tak dalej, i tak dalej. Austriakom nasze trofea spod Wiednia mogą się kojarzyć z grabieżą wojenną, ale nam tak właśnie kojarzy się pomnik Marii Teresy. Dla Austriaków to jedna z najwspanialszych władczyń. Nam kojarzy się z grabieżą polskiego terytorium, z rozbiorami. Trzeba powiedzieć, że te rozbiory Polski nie były wymysłem Austrii. To Austria się dołączyła do inicjatywy polsko-rosyjskiej, to znaczy Fryderyka Wielkiego i Katarzyny Wielkiej. I gdyby Austria nie była wzięła tej części Polski, no to po prostu o to część więcej byłyby przypuszczalnie i Prusy, i Rosja Polskę rozebrały, może i wcześniej. Prawda, tu chodziło o zawsze równowagę europejską. Austria pierwsza zaczęła, bo Austria zagarnęła zamki orawskie, polskie enklawy na Spiszu i Orawie, no i kawałek Spisza i Orawy, a następnie nawet kawałek dzisiejszej Nowotarszczyzny, czyli właściwie pierwsza naruszyła integralność ówczesnego państwa polskiego. Maria Teresa płakała, ale podpisała pierwszy rozbiór Polski. To historyczne już powiedzenie według niektórych zaświadczać ma o obłudzie Austriaków. Jak się mówi, że płakała, ale brała, no można się spytać, czy by miała się śmiać i nie brać, bo jak już mówiłem, to by Polsce nie pomogło w tych czasach. Byli właściwie jednym z gorszych zaborców, dlatego że gospodarczo i ekonomicznie totalnie tą Galicję położyli. Była najgorszym zaborcą w tym sensie, że postanowiła jak najszybciej Galicję zgermanizować. Z różnych jednak przyczyn polityka germanizacji ziem przyłączonych do Austrii nie dała spodziewanych rezultatów. Często urzędnicy austriaccy, którzy mieli nas germanizować, sami polonizowali się. Ich potomków można dziś spotkać tak w Wiedniu, jak i w Krakowie. Polonizacja stała się już ponad 200 lat wstecz. W XVIII wieku przyjechali do Polski jakichś komisarzy sekularum lub starost powiatowy do Myślenic. Zadaniu zgermanizować szlachta polska. A jak zwykle w austriackich szlachtach stało się odwrotne. Moja rodzina pochodzi z Austrii. Pradziad był Austriakiem, dziad już był Lwowiakiem, ojciec był też Lwowiakiem, więc jakiś sentyment i jakaś taka ciągota do powrotu do starych, pięknych czasów. Wiązało to się z pewnymi wartościami kulturowymi, z pewnymi sposobem życia, spędzania czasu, bawienia się. I to pozostało, został jakiś sentyment tamtej epoki. Tamtych czasów, tamtej epoki można znaleźć w kawiarniach i restauracjach, tak Krakowa, jak i Wiednia. Może w tym drugim mieście ten duch epoki przybiera bardziej realne kształty, po części na użytek turystów, a być może z wiary w to, że historia kołem się toczy. Ludzie tęsknią i liczą na to, że się coś wróci. Nic się nie wróci. Nic się nie wróci. To jest wszystko czystą historią. Z
samotny pomnik cesarza Franciszka Józefa w jednym z wiedeńskich parków. Symbol minionej epoki, ale też symbol liberalnych zmian w monarchii Habsburgów. Polaków, można powiedzieć, lubił. Można by to ściślej sprecyzować. Lubił może Galicjan, nie tyle Polaków, co Galicjan. Ale ten patriarchalny stosunek monarchy do swych poddanych fałszuje nieco faktyczny obraz stosunku Austriaków do Polaków. Wychodziła taka tuż przed I wojną światową książka Historia wewnętrzna Austrii, tytuł oryginalny Innere Geschichte Österreichs, niejaki Harmat, zresztą skądinąd dobry historyk napisał, ale pisze o Czesi i Polacy oraz inne mniej wartościowe narody. Mimo to Polacy z zaboru austriackiego mieli nieporównanie więcej swobód niż ich rodacy z innych zaborów. Dualistyczna austro-węgierska monarchia z drugiej połowy XIX wieku była już znacznie bardziej liberalna w stosunku do wielu narodowości zamieszkujących jej terytorium. To dawało Polakom z Galicji, która otrzymała autonomię, duże możliwości politycznego działania. Polacy byli w Wiedniu posłami, ministrami, mieliśmy też dwóch polskich premierów. W opinii wielu była to dla nas wspaniała szkoła parlamentaryzmu, choć niektórzy dodają, że to właśnie wtedy weszło w obieg powiedzenie austriackie gadanie. Austriackie gadanie to jest mówienie jakichś półprawd albo jakieś, powiedzmy, rozstrzyganie czy odpowiedzi wykrętne, wymijające, prawda? Z tego też okresu pochodzi dowcip określający nasz obiegowy sąd o Austriakach. Na styku trzech granic, rosyjskiej, pruskiej i austriackiej, został zatrzymany przemytnik. I on zastanawia się, kto mnie właściwie tu schwytał, ponieważ celnicy, którzy go złapali, byli w cywilu. Jeżeli są to Rosjanie, rzecz jest prosta i wiadoma. Mam odłożoną pewną gotówkę, którą trzeba zaraz wsunąć im do ręki i sprawa będzie załatwiona i czysta. Jeżeli mnie złapali Prusacy, też wiadomo, że pójdę od razu do kryminału. Natomiast jeżeli mnie złapał Austriak, to powstaje dla mnie wielki dylemat. Czy jak mam się zachować? Czy brać, dawać pieniądze, czy nie dawać? Mówi, bo tam jeden bierze, jeden nie bierze. Nic nie wiadomo z tymi Austriakami. Oczywiście na początku Austria była normalnym okupantem i niszczyła naszą polskość tak jak wszyscy inni okupanci. Może robiła to może mniej udolnie, bo była po prostu mniej udolna w swojej biurokracji, ale robiła to. I gospodarczo, jak mówię, bardzo źle nas potraktowała. Natomiast w drugiej fazie tej okupacji, tej bardzo długiej, bo przeszło 125 lat, to jednak tutaj pewne możliwości się stworzyły, które pozwoliły rozwinąć się polskiej literaturze, polskiej kulturze, a nawet Piłsudski mógł tutaj swoje legiony troszkę pod płaszczykiem rozpocząć. Także nie widzę właściwie w tym wielkiego powodu do wdzięczności do Austrii, bo to właściwie więcej wynikało z ich nieudolności i tego, a ze sprytu Polaków, bo Polacy właśnie im bardziej są w trudnych sytuacjach, tym większe rozwijają zdolności. I tutaj właśnie te zdolności zostały dobrze rozwinięte. W Wiedeńskim Muzeum Wojska można obejrzeć mundury polskich legionistów. Walcząc u boku Austrii w czasie I wojny światowej, wykorzystywaliśmy sprzyjającą nam koniunkturę. To była jedna z dróg do naszej niepodległości, zakończona sukcesem. Ale wynik tej wojny oznaczał kompletną klęskę Austro-Węgier i koniec panowania Habsburgów. Austria stała się małą republiką targaną przez cały okres swego istnienia konfliktami politycznymi i kryzysem ekonomicznym. W końcu stała się łatwym łupem hitlerowskich Niemiec.
Mogę powiedzieć, że to są wszystko zdjęcia, które były wtedy przez propagandę niemiecką natoczone i które namyślnie były tak pokazane, że się miało wrażenie olbrzymich tłumów. Ludzie byli po prostu dezorientowani. Uważali, że im się narzuciło to małą państwowość, odebrało im się wielkie mocarstwo i dlatego no, chcieli się gdzieś uciekać do jakiejś większej państwowości, którym coś zabezpiecza, czego oni nie mieli, to znaczy do Niemiec. Ja tu bywałem przed wojną. To był nędzny kraj, proszę pana, w międzywojennym okresie. Ale dużo biedniejszy od nas. Chłopy tutaj to były, to nasz chłop podkarpacki był lepszy jak Austriak. Nikt nie przypuszczał wtedy, do czego ten Anschluss doprowadzi do wojny. Anschluss był jedną z przyczyn wojny, w której Austria podzieliła los III Rzeszy. Okupacja Austrii przez cztery zwycięskie mocarstwa trwała do 1955 roku, ale do dziś w centrum Wiednia stoi pomnik ku czci żołnierzy radzieckich. Czy to się komuś podoba, czy nie, no wyzwolenie Wiednia zostało dokonane przez Armię Czerwoną oczywiście. To jest już rzecz, do której się właściwie ludzie przyzwyczaili i też po końcu, po upadku Związku Radzieckiego i końcu systemu komunistycznego nikt nie, powiedzmy, nie wniósł głosu w sposób demonstracyjny, żeby to rozebrać. Do dziś też istnieje w Austrii słynny przejściowy obóz dla cudzoziemców Traiskirchen. Dla nas to symbol minionej już epoki, dla innych nacji wciąż przedsionek wolności. Austriacy mają rozdwojenie jaźń. W 1957 roku przyjechałem jako emigrant do Austrii i stałem się świadkiem wielkich emigracji europejskich poprzez Austrię. A więc emigracji węgierskiej, emigracji czeskiej, emigracji polskiej, to jest 81 rok, także emigracji rumuńskiej, ale także i emigracji bałkańskiej. I chciałbym bardzo tutaj właśnie zaakcentować to, że w czasie tych wielkich emigracji, w czasie tych prób ogniowych, w zasadzie Austriacy zachowali się bardzo dobrze. I ofiarnie poświęcili się